Muszę przyznać, że ostatni raz, gdy się modliłam, a było to wczoraj wieczorem, przed snem, odbyło się to bardzo szybko, bo byłam strasznie zmęczona. Nie była to może jakaś formalna modlitwa. Powiedziałam tylko: Boże, kocham Cię, przepraszam, jestem zestresowana, dobranoc. Nie dorastałem w środowisku misjonarskim, ale podjąłem studia na Uniwersytecie Adwentystycznym. Jest tam grupa cudownych studentów, którzy dzielą się niesamowitymi historiami z działań misyjnych. Dlatego zacząłem się modlić: Panie, jeśli chcesz, abym też to robił, po prostu poślij mnie. Lubię myśleć o modlitwie jako o czymś nieposiadającym struktury, bez żadnego szczególnego miejsca, czasu lub stylu. Po prostu modlitwa. Kilka lat temu, w trakcie moich studiów na uniwersytecie, doświadczyłam czegoś, z czym nigdy wcześniej się nie zetknęłam. W moim pokoju odbywały się dyskusje biblijne i jak co piątek wieczór koleżanki zebrały się u mnie, spędzając czas na wzajemnym zachęcaniu się i modlitwie. Kilka chwil później, gdy rozpoczęłyśmy nasze spotkanie, zadzwonił znajomy, który powiedział, że jeden z naszych przyjaciół ma ogromne problemy. Zaplątał się w sprawy, w które nie powinien się angażować. Byłyśmy tym naprawdę przerażone. Nie wiedziałyśmy, co robić, ale coś wewnątrz mówiło mi, że powinniśmy się modlić. Modliłyśmy się więc cały czas. Zadzwoniłyśmy też do innych przyjaciół i poprosiłyśmy, żeby zebrali znajomych, by też się modlili za naszego przyjaciela. Te modlitwy trwały prawie do 5 nad ranem. I wtedy otrzymałyśmy wiadomość, że już jest wszystko w porządku. Bycie częścią takiego doświadczenia wzmocniło moją wiarę w moc modlitwy. Coś, co zauważyłam, przychodząc tu z innej szkoły, to to, że spacerując na terenie kampusu, widzi się młodych ludzi modlących się w grupkach. Czasami, gdy mam bardzo ciężki dzień, moja współlokatorka przesyła mi SMS-a, że modli się za mnie. Modlą się za innych nauczycieli na kampusie, za rodzinę, za przyjaciół. Ci studenci absolutnie wierzą w moc modlitwy. Znajdowałem się na chodniku biegnącym za budynkami szkoły i śpieszyłem się, by znaleźć wejście, gdy zobaczyłem wolno idącego studenta dokładnie po środku chodnika. Zastanawiałem się, z której strony go wyminąć. Przeczucie podpowiadało mi, żebym go nie wymijał, ale zwolnił i szedł razem z nim. Po pokonaniu krótkiego dystansu skręciliśmy w prawo, a po kilku chwilach coś się zmieniło. Student powiedział do mnie: odpuściłem sobie Boga. Oczywiście domyślałem się, iż wiedział, że wykładam na uczelni religijnej i mogło mieć to dla niego znaczenie na tyle, że się otworzył. Nigdy go już nie zobaczyłem na kampusie, nigdy nie spotkaliśmy się osobiście do końca roku akademickiego, ale byliśmy w kontakcie telefonicznym. Pod koniec roku czasem rozmawialiśmy, ale widziałem, że zmierza w kierunku otwarcia się na Boga. Pod koniec wakacji udzielałem ślubu w mieście sporo oddalonym od uczelni. W pewnym momencie podszedł młody człowiek i powiedział, że udaje się na misję w przyszłym roku. Nie wiedziałem, czy mówi do mnie, ale odpowiedziałem, że to miło. Spojrzał na mnie i powiedział: nie poznajesz mnie? Odpowiedziałem, że nie, a on przypomniał mi o naszej rozmowie, gdy szliśmy chodnikiem do głównego wejścia szkoły. Ta rozmowa, która zaczęła się praktycznie przez przypadek, doprowadziła go do duchowego odnowienia i podjęcia decyzji o poświęceniu się służbie misyjnej. Jedną z rzeczy, które nauczył mnie mój tato, było to, że tak naprawdę nie w samej modlitwie leży moc, ale moc jest w tym, do którego się modlimy. Gdy modlimy się do Stworzyciela Wszechświata, jest w tym coś niezwykłego, co łączy cię z Nim, coś, co sprawia, że Jego serce łączy się z Twoim. Miała na imię Maria de la Cruz. Była moją ulubioną studentką biblijną w peruwiańskiej dżungli. Za każdym razem, gdy studiowaliśmy Biblię, była bardzo podekscytowana tym, co odkrywała przed nią Biblia. Problem w tym, że wyeksmitowano ją z domu i nie powiedziała mi, dokąd się udała. A nie skończyliśmy jeszcze lekcji biblijnych, postanowiłem jej poszukać. Pomodliłem się: Boże, musisz mi pokazać, gdzie ona mieszka. Poczułem, że muszę udać się na szczyt wzgórza. Rozejrzałem się i zobaczyłem morze składającego się z tysiąca chat. Odniosłem wrażenie, że mam iść wzdłuż ulicy, potem w prawo, na lewo. To było szaleństwo. Prawie jakbym miał GPS Jezus. Przechodziłem przez jakieś podwórka i stwierdziłem, że zaraz oszaleję. Nie idę już nigdzie dalej.
I wtedy podniosłem wzrok i zobaczyłem malutką chatkę na szczycie wzgórza. Drzwi były otwarte, a na zewnątrz stała Maria de la Cruz. Powiedziała: cześć Mateusz, cześć Maria. Weszliśmy do środka i dokończyliśmy studium. Modlitwa posiada wielką moc. Widziałem wiele razy w moim życiu, jak Bóg doświadczał mnie, wlewając pokój w moje serce, wskazując kierunek w życiu. Bardzo sobie cenię te chwile. Próbowałam zastosować zwyczaj modlitwy w moim życiu. Coś jakby 7 razy w tygodniu przez 24 godziny razem z Nim. A teraz po prostu mówię: okej, Boże, pogadajmy. Wiecie, jest jedna modlitwa, która przyniesie 100% efekt za każdym razem. Jeśli modlimy się: Jezu, proszę, pomóż mi znaleźć kogoś, kto jest zagubiony, żebym mógł podzielić się Jezusem z tą osobą. I to na pewno zadziała, jestem przekonany. Tak się dzieje u mnie.